Nazywam się Michał Knura, jestem dziennikarzem lovekraków.pl, a po godzinach prowadzę dla Was rozmowy w ramach podcastu Krew, Pot i Sport. Zapraszam do słuchania. Marcin Lijewski, trener NMC Górnika Zabrze, brązowy medalista poprzedniego sezonu Mistrzostw Polski, a kiedyś znakomity piłkarz ręczny w rywalizacji klubowej i reprezentacyjnej, jest gościem podcastu Krew, Pot i Sport. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Trener już gotowy do wieczornego treningu, ale teraz na chwilę przed nami. Macie w kadrze wielu młodych zawodników. Do tej naszej PGNiG Super Ligi wchodzi ich coraz więcej. Zapytam pana, jako dzisiaj już 43-latka spełnionego jako zawodnik, ale wciąż rozwijającego się jako trener. Czy wolałby pan wchodzić do wielkiego świata piłki ręcznej w obecnych realiach, mając to, jaką wiedzę, jakie możliwości mają dzisiaj młodzi zawodnicy, czy jednak wybrałby pan to, co sam miał kiedyś? Oczywiście rozumiem, że stawia mnie pan teraz jako zawodnika, czy jako trenera? Jako zawodnika, tak. Zdecydowanie wolałbym teraz zaczynać. Praktycznie mówiąc, świat poszedł do przodu. Ma to miejsce praktycznie na każdej płaszczyźnie. Także piłka ręczna ewoluowała również w tą fajną stronę. Wiedza zawodników jest zupełnie inna niż kiedyś. Wiedza trenerów, którzy tą wiedzę później przekazują zawodników, jest przede wszystkim szersza, jest pełniejsza. Trenerzy mają dostęp praktycznie do wiedzy z każdej szkoły piłki ręcznej na świecie. Kiedyś te takie, powiedzmy, szkolenia były bardziej izolowane. Dane kraje zamykały się na swoją filozofię. W tej chwili wszystkie kraje otwierają się na obce filozofie i teraz już nie można powiedzieć stricte szkoła tam hiszpańska, czy szkoła skandynawska, czy niemiecka. One się po prostu między sobą przenikają i to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Można wziąć troszeczkę od tych, stworzyć sobie jakieś takie kombo swojej własnej filozofii i tym młodym zawodnikom tą wiedzę podawać jak na tacy. Także wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach młodzi adepci piłki ręcznej mają o wiele bardziej ułatwione zadanie niż to było w moich czasach. Też mentalność zawodników jest zupełnie inna. Kiedyś ja jako młody junior wchodziłem do zespołu Wybrzeża Gdańsk, to musiałem się pytać o pozwolenie, czy mogę wejść do szatni. Musiałem się pytać, czy mogę powiesić rzeczy na wieszaku, taka fala. Tak jak w wojsku może troszeczkę istniała bardzo mocno. W dzisiejszych czasach to wszystko się zaciera. Także młodzi mają po prostu dużo łatwiej. Powiedział pan, że trzeba było zapytać się starszych, czy do szatni można wejść. I chciałem zapytać, czy to było takie jednorazowe, czy przez dłuższy czas trzeba było mówić dzień dobry, mogę wejść? Tak było na początku. Moi koledzy z reprezentacji na pierwszym treningu mnie ostrzegli, tak? Wejdź, ładnie się przywitaj. Przedstaw się, zapytaj się, czy możesz wejść i dopiero wtedy ten cały proces tak stopniowo się wdroży sam. Oczywiście to było za pierwszym razem, ale było to dla mnie bardzo, bardzo stresujące, gdyż zawodnicy, których widziałem na meczach ligowych, dla mnie to były wtedy wzory postępowań na boisku. Nagle ja dostałem szansę, żeby z nimi siedzieć w jednej szatni. To było dla mnie niepojęte oczywiście. Dlatego z ogromnym respektem i szacunkiem podchodziłem wtedy do tego wejścia mojego do szatni. A był ktoś z tych starszych, kto pana tak bardziej polubił, przytulił i właśnie czasem pokierował i powiedział, czego unikać, żeby się nie narażać starszych, nie? Nie bardzo, ale był jeden, który wziął kiedyś moje rzeczy, bo pomyłkowo powiesiłem swoje rzeczy na jego wieszaku, wziął moje rzeczy i rzucił pod prysznic i odkręcił wodę. Także do domu po treningu szedłem w mokrych rzeczach. Dobrze, że było to lato i było jakieś 30 stopni, także te ciuchy szybko wyschły na dworze.
Czyli jak widać, historie z piłkarskich szatni, a z szatni piłkarzy ręcznych niewiele się różnią. Tutaj często jest ta szydera, jeżeli ktoś podpadnie, no to ma troszeczkę przerąbane. Zgadzam się, aczkolwiek ja nie uważam to za nic złego. Ja będąc teraz, mając swój rozum, swoją wiedzę, którą zdobywałem przez całą moją karierę, jestem im bardzo wdzięczny za to, bo oni też pośrednio kształtowali i kształtowali po trochu mój charakter, tak? Uczyli szacunku do starszych. Dobrze wiedziałem, gdzie jest moje miejsce, na co sobie mogę pozwolić, a na co sobie nie mogę pozwolić. W dzisiejszych czasach już czasami trzeba młodym ludziom uświadamiać, że o swoje trzeba walczyć, że takie roszczeniowe niekiedy nastawienie jest złe i o minutę na boisku trzeba naprawdę ciężko popracować. To, że ktoś został zaproszony do szatni, to, że ktoś został zaproszony do zespołu, wcale nie znaczy, że jemu granie należy się jak chłopu ziemia, że tak powiem. Przed chwilą powiedział pan, że teraz trenerzy mogą brać z każdej filozofii po troszce, mieszać to i podawać młodym zawodnikom na tacy. Chciałem o tą tacę zapytać, czy czasem ci młodzi niezbyt tej tacy oczekują, żeby im podać, a nie za bardzo mają chęć, żeby rękę wyciągnąć. To trudno generalizować. Naprawdę jest wiele, wiele typów osobowości i wiele z wieloma już młodymi zawodnikami się spotkałem. Są tacy, którym się wydaje, że już wszystko potrafią, bo tam w jakimś meczu juniorskim rzucili 10 bramek i uważają, że są już top. Są z kolei ludzie bardzo skromni, bardzo zahukani, od których trzeba wręcz wyciągać jakiekolwiek słowo. A są też chłopcy o bardzo dużym potencjale, też skromni. I taki typ osobowości ja cenię najbardziej. Pan też taki był? Ja raczej nie byłem skromny, ja raczej byłem ten taki butny, że też mi się wydawało, że mi się wszystko należy, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, szybciutko zostałem utemperowany, także zdałem sobie sprawę, że tutaj nic za darmo na parkiecie, że tak powiem, nie leży. I o wszystko, co będę kiedyś tam mógł w przyszłości mieć, będę musiał ciężko w trudnych warunkach zawalczyć. Buntował się pan na to, że zamierzają pana temperować? Czy to przyjmował już? Nie, po prostu mi się to podobało lub nie podobało. Oczywiście musiałem to zaakceptować. Aczkolwiek ja nie byłem aż tak bardzo tępiony, tak? To było po prostu takie pierwsze mocne zagranie, takie bym powiedział w cudzysłowie wejście z buta. Ja od razu wiedziałem, o co chodzi, także jeżeli ktoś ma odrobinę oleju w głowie, to wie od razu, że na pewne rzeczy nie może sobie pozwolić. I ja szczerze mówiąc tęsknię za tym, tak? Piłka ręczna też jest takim sportem, że czasem trzeba, żeby rywal nawet podraźnił, jak pan powiedział ostatnio w przeglądzie sportowym, szczególnie w meczu ze słabszym rywalem. Lubiłem dostać na początku po pysku, bo to mnie nakręcało. No taka była prawda. Szczególnie to było w meczach w lidze niemieckiej, gdyż miałem to szczęście, że trafiłem do topowego klubu. Miałem obok siebie najlepszych zawodników na świecie. Praktycznie, wiadomo, w jednym klubie było ich więcej, w drugim mniej. Czy to we Flensburgu, czy to w Hamburgu, obok mnie była plejada gwiazd, także wyjazdy na mecze do zespołów, że tak powiem, zdolnych rejonów tabeli nie były dla mnie najfajniejszym doświadczeniem. Bardzo ciężko mi było się na te mecze skoncentrować. Dziwnym było dla mnie to, że grając na przykład z zespołami typu Kiel czy jakiś inny topowy zespół, zawsze grałem, powiedzmy sobie w cudzysłowie, mecze życia, a jadąc do zespołu typu Balingen czy jakieś tam inne okupujące tyły tabeli, nie potrafiłem się nawet podnieść do swojej średniej. Dopiero później z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że moje nastawienie do tego meczu było złe. A no, jeden człowiek potrafi się skoncentrować w jakiś tam sposób, inny nie. I ja już później prowokowałem taki kontakt z obrońcą, żeby mnie po prostu pobudził, zdenerwował i to mnie tak pozytywnie nakręcało.
Czasami bolało, ale w głębi duszy dziękowałem mu za to, że mnie tutaj obudził na mecz. Zahaczyliśmy na początku o szkolenie. Szkolenie to jest takie ważne, ale też modne słowo w przypadku polskiej piłki. Mówi się, że to nie jest jeszcze tak zorganizowane, żebyśmy tych kolejnych Lewandowskich, Glików, Zielińskich wychowywali systemowo. Czy szkolenie obecnie w Polsce piłki ręcznej to jest system, czy go wciąż nie ma, czy to tylko idzie oddolnie od was, trenerów tych młodszych, którzy te tajniki, które też poznali w tych topowych ligach, próbują przekładać na naszą rzeczywistość tu w Polsce? No to jest bardzo fajne pytanie i od razu odpowiem, że szkolenia jako takiego, czy inaczej powiem, myśli szkoleniowej w Polsce nie było w ogóle. Tutaj związek może opowiadać różne ciekawe rzeczy, że oni ileś tam lat szkolili i tak dalej. Proszę mi wierzyć, tam nie było nic. Nul, tak? Dokładnie. Większość zawodników albo miała szczęście i trafili do dobrego trenera, który był zapaleńcem, pasjonatą i szkolił wedle jakichś tam kanonów, ale robił to dobrze. Albo niektórzy nie mieli takie szczęście i trafili do jakiegoś WF-isty, który po prostu odrabiał sobie godziny tylko po to, żeby dostać swoje pieniądze. To zaczęło się zmieniać w momencie, jak nasza kadra, czyli ta powiedzmy złota kadra Bogdana Wenty, już powoli odchodziła, że tak powiem, w cień, już przestaliśmy odnosić sukcesy, część zawodników odeszła i dopiero wtedy zdano sobie sprawę, jak wielkie zaniedbania zostały poczynięte przez te wszystkie lata. Dopiero od bodajże 2 lat, od momentu jak kadrę objął Patryk Rąbel, stworzono jakiś tam centralny system szkolenia, gdzie wszystkie roczniki są szkolone wedle jednej, powiedzmy w cudzysłowie, jakiejś tam myśli. Czy ta myśl jest dobra, czy ta myśl jest zła, to nie mnie to oceniać, to na to przyjdzie poczekać, ale co jest najważniejsze, my jako trenerzy widzimy w tym jakiś kierunek. Czyli wiemy, że nie błądzimy gdzieś tam we mgle, nie idziemy po omacku, tylko idziemy wedle jakiegoś tam planu w jakąś tam stronę i to już jest bardzo, bardzo obiecujące. Na rezultaty oczywiście tej pracy Patryka trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale to jest właśnie to, czego nie było przez poprzednie 20 lat. No i efekt też był taki, że kiedy było tak zwane ostre cięcie w kadrze, pokończyliście kariery, no potem tych sukcesów nie było. Nie było nawet przyzwoitych wyników. Ostatnio na Mistrzostwach Europy tylko 21 miejsce. Pojedziemy sobie na Mistrzostwa Świata dzięki dzikiej karcie. Gdyby dzisiaj wyjść na ulicę polskich miast, Zabrza, gdzie pan jest, Krakowa, gdzie ja obecnie jestem, Warszawy, i spytać się, kto jest trenerem polskich piłkarzy ręcznych, wymienić 2 zawodników, a potem zapytać ich, kto był kiedyś i kto kiedyś grał, to jestem przekonany, że oni, ci ludzie, dużo lepiej pamiętają was. I to jest też znak tego, że tych sukcesów nie było, a ludzie oglądali może nie tylko dla sukcesów, jak pan powiedział, ale właśnie dla tych emocji. Czy to wróci kiedyś? Czy pan wierzy, że będzie jeszcze taka ekipa, nie tylko sportowo, ale też duchowo, bo wy tworzyliście niesamowity zespół wtedy w 2007-2009 roku? Ja odpowiem za chwilę. Powiem tak, że wracając do tego, co pan przed chwilą powiedział, że ludzie bardziej pamiętają nas niż obecną kadrę. Krótko przed naszym terminem naszej rozmowy miałem pracę, jakieś tam drobne prace remontowe tutaj w mieszkaniu. Przyszedł jakiś pan, wymienił przepływomierz czy cokolwiek, nie wiem, jakąś tam część, jakieś tam urządzenie. I kończąc pracę mówi, kurczę, ale pan jest podobny tego Lijewskiego od Wenty. Tak mi się zachciało śmiać. No powiedziałem, no tak, dużo ludzi mnie myli, dziękuję, do widzenia, tak? Także faktycznie tak jest. Jest to bardzo miłe, bo tak naprawdę nie gram w piłkę ręczną już, no nie powiem 10 lat, ale no 6-7 lat już moje nazwisko nie przewija się na parkietach, a mimo wszystko ludzie dalej pamiętają i pamiętają nas pozytywnie. To jest dla mnie jeszcze ważniejsze. A czy te czasy wrócą?
Na pewno. Jak w życiu bywa, są, że tak powiem, lepsze chwile i gorsze chwile. Są upadki i wzloty. W tej chwili no, nie jest to najlepszy czas dla piłki ręcznej, ale wierzę, że wszystko się odmieni. Wierzę, że za kilka lat będziemy zbierać owoce tej pracy, którą tutaj robi Patryk ze wszystkimi rocznikami. Mówię o Patryku Rąblu. Ale też wierzę w to, że praca trenerów, moich kolegów z tej drużyny, czyli tych Orłów Wenty, też pcha nas w dobrą stronę. Także kadry trenerskie w naszej lidze też się bardzo mocno odmładzają. Także to wszystko idzie naprawdę w dobrą stronę. Tylko no, nie od razu Rzym zbudowano i wiadomo, na efekty trzeba troszeczkę poczekać. Oglądałem dzisiaj rano materiał Telewizji Polskiej o waszej drużynie i medalu w 2009 roku, akurat zrobiony na dziesięciolecie, i pan tam też występuje. I mówi dziennikarz Telewizji Polskiej, teraz zapomniałem nazwiska, ale mówi, do 2007-2005 roku Polacy mylili koszykówkę z piłką ręczną. Ci szczypiorniści wychodzili jak z katakumb wtedy. Pan rzeczywiście miał wtedy takie odczucie też, że nie za bardzo to ludzi interesuje, kim wy jesteście, jaką dyscyplinę uprawiacie. Może trochę podobnie jak ze skokami, no jak mały już wyskoczył, no to potem nagle wszyscy się stali specjalistami i wszyscy oglądali. Znaczy ja na pewno byłem popularniejszy w Niemczech niż w Polsce, tak? Piłkarze ręczni mają popularność, nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy, że są rozpoznawani na pewno w miastach, gdzie te ośrodki piłki ręcznej są, gdzie są kibice, gdzie są tradycje piłki ręcznej. Tam zawsze byliśmy kojarzeni, ale w takim, powiedzmy, globalnym aspekcie to dopiero się stało faktem po naszych sukcesach, najpierw w Niemczech w 2007 roku, później w Chorwacji. Fajne jest to, że ludzie nie tyle szanowali nas za sukcesy, bo teraz są, raz nie, ale szanowali nas za postawę. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że jak to wiadomo, jak jest w sporcie, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Ale jedno, co mi utkwiło w pamięci, to jak pewien człowiek w sklepie mi powiedział, że jak wygracie, to ja po prostu otwieram piwo, siadam i czekam, bo wiem, że się będzie działo. Czy będzie dobrze, czy będzie źle na końcu, to jest nieistotne, ale ja wiem, że przez półtorej godziny nie wstanę z tej kanapy. Także byliśmy kojarzeni z emocjami, z pozytywnymi emocjami, najczęściej z horrorami. Także to jest też piękne, niesamowite. W takich dyscyplinach jak na przykład piłka nożna zdarzają się takie na przykład kwadranse nudne, bo gdzieś tam gra się toczy w środku, niektórzy zawodnicy wręcz mogą odpoczywać. Jak tak patrzę na piłkę ręczną, tu chyba jest też dla was zupełnie inaczej jako zawodników, czy dla trenera, który patrzy na to z boku, no bo nie ma jakiegoś rozgrywania w środku pola. Czasem się zdarzy kontra, a tak cały czas musi być skupienie. Albo rozegranie, albo dobra obrona, prawda? To ta koncentracja chyba jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o ten sport. Zgadza się. U nas jest 60 minut czystej gry i to jest 60 minut na najwyższych obrotach. Tak jak pan powiedział, nie ma gry w środku pola, jakiegoś gry na przeczekanie. Mamy, powiedzmy w cudzysłowie, umowne 30 sekund na rozegranie akcji. Sędzia ma jeszcze dowolną interpretację gry na czas, czyli jeżeli widzisz, że zawodnicy po prostu przetrzymują piłkę bez zamiaru zdobycia bramki, piłka zostaje od razu zabrana. Także dla piłkarzy ręcznych jest tylko jedna droga, 100% i do przodu, i nie ma innej. Ci sędziowie czasem zachodzą za skórę niektórym reprezentacjom. Pamiętam takie mecze z Chorwatami, jak wy byliście bardzo, bardzo wkurzeni. Pan myśli, że kiedyś ta interpretacja tej gry na czas się zmieni, ta sygnalizacja, że to będzie jak w koszykówce bardziej liczone, czy to jest nie do ruszenia, bo to jest jakiś fundament szczypiorniaka? Ja osobiście bym chciał. Ja bym chciał, żeby pewne reguły były bardziej, że tak powiem, w większych ramach zawarte. Czy to jest gra na czas, czy chociażby odgwizdywanie faulu ofensywnego. To są dwie najbardziej kontrowersyjne rzeczy w piłce ręcznej.
i wiem, że od X lat jest wiele dyskusji na ten temat i są zarówno zwolennicy tej teorii, jak i przeciwnicy. Przeciwnicy twierdzą, że ustawienie regulaminowych, powiedzmy, czy tam 24 czy 30 sekund na akcję ofensywną zabije ten sport, że będzie się wtedy właśnie spotykać z grom na czas. Nie wiem, być może mają rację, ale odbierze to przynajmniej sędziom taką swobodę w podejmowaniu decyzji. Ja jednak jestem za tym, żeby tych sędziów troszeczkę w taki kaganiec włożyć. Każda dyscyplina ma właśnie jakieś kontrowersje. W piłce nożnej z kolei gdzieś tam interpretacja zagrania ręką w polu karnym ciągle jest omawiana. Kontrowersje co tydzień, wszyscy się kłócą, każdy interpretuje inaczej i tak to rzeczywiście jest. Przenieśmy się trochę do przyszłości, ale nie tak dalekiej, bo do początku roku pojedziemy na Mistrzostwa Świata do Egiptu. Tam gramy z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią. No, nie będziemy faworytami chyba w żadnym tym meczu, jak pan to widzi. Na dzień dzisiejszy nie. Nie jesteśmy faworytami w ogóle, ale to nie znaczy, że jesteśmy na straconej pozycji, bo tak naprawdę powtórzę utarty slogan: dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe i tak naprawdę wszystko jest w rękach i nogach naszych reprezentantów. Zadanie jest bardzo ciężkie, jesteśmy w najsilniejszej grupie, ale jeżeli chcemy wyjść z tego dołka, w którym jesteśmy w tym momencie, niestety musimy zacisnąć pasa i czasami dokonywać rzeczy niemożliwych, tak jak naszej grupie się to udało, tak samo musi się to udać tutaj tym naszym młodszym chłopakom. Ja szczerze wierzę, że oni też mają dosyć już tego stanu rzeczy, w jakim jesteśmy w tym momencie, także będę ich dopingował i powiem więcej, że jeżeli uda im się wygrać jakikolwiek mecz, to i tak wyjdą poza, że tak powiem, te oczekiwania, które są wobec tej grupy. Dlatego no, trzeba ich wspierać, nie możemy ich jakoś za bardzo krytykować. Jak tylko możliwe, starajmy im się dać ten wiatr w żagiel, żebyśmy mieli radość z tego. Myślę, że tutaj zdecydowanie priorytetem jest rok 2023 i Mistrzostwa Świata, które między innymi w Polsce się odbędą. Tu już, powiedzmy, jakieś oczekiwania mogą być niewygórowane, ale no, jakoś ta kadra powinna zostać zbudowana, żebyśmy jako gospodarze nie wypadli blado, jak kiedyś podczas europiłkarskiego. Moje zdanie jest takie, jeżeli mamy turniej mistrzowski w domu, to trzeba zrobić wszystko tak, żeby być jednym z faworytów do tego turnieju. Jeżeli chcemy zaistnieć w ogóle tutaj na tych mistrzostwach, ja mówię zaistnieć, czyli grać jak najdłużej, a nie tylko trzy mecze w fazie grupowej i na tym się kończy, to musimy zacząć już naprawdę w tym momencie. Już trzeba jechać na mistrzostwa, już trzeba dać sygnał innym drużynom, że ta Polska słaba, to już jest czas przeszły i teraz przychodzi nowa era i Polacy zaczynają się liczyć. Także wielka odpowiedzialność jest w tym zespole, który będzie nas reprezentował teraz w Egipcie. Myśli pan, że ta misja, którą obecnie trener prowadzi, że to jest misja do 2023 roku, żeby dobrze by było, żeby ta ciągłość była aż tak długa? Ciężko mi powiedzieć. Trener jest tak dobry, jak jego ostatni mecz. Tak? Jeżeli będziemy widzieli progres w tej drużynie, jeżeli pierwsza reprezentacja będzie nam dawała przede wszystkim radość z gry, no na dzień dzisiejszy tak nie było, ale mam nadzieję, że ta cała praca w końcu przyniesie efekt i będziemy się cieszyć z gry, z reprezentacją, to oczywiście nie ma powodu, żeby zmieniać trenera, tak? Jeżeli widzi się progres. Wrócę do pana młodzieńczych lat. Sławek Szmal kiedyś przyjechał na pierwszy mecz z kadrą do Krakowa, który pamiętał przy okazji gry z Hutniku Kraków, z Hutnika Kraków, gdy ten klub miał bardzo mocną sekcję i Sławek mówi, zdarzały się w Krakowie czasy, że tydzień żyło się na słoiku dżemu. U pana też był dżem, a może, nie wiem, ryż z keczupem, kiedy się za bardzo zabalowało i się pieniądze wydało na mieście? Ja byłem królem pierwszego tygodnia. Także dostawałem wypłatę.
Stypendium, tak? Albo wypłatę. Żyłem, że tak powiem, żyłem mocno i szeroko, tak długo, aż tej wypłaty mi nie starczała. Później razem z moim współlokatorem Arturem Szydmiakiem uczyliśmy się życia, tak? Po prostu trzeba było przeżyć do następnej wypłaty. Raz było lepiej, raz gorzej. Czasami trzeba było prosić rodziców o pomoc, ale nigdy nie było tak, że byliśmy głodni. Także to były trudne czasy, ale piękne czasy. To on nauczył klepać schabowe, tak? Jak dobrze pamiętam, Artur Siódmiak. No, on mnie nauczył dużo rzeczy, które są przydatne do tej pory. Także pamiętam czasy takie, że nie mieliśmy pieniędzy już w ogóle, nawet na to, żeby zatankować jego 20-letniego Golfa, żeby dojechać na trening, to na jednej z dyskotek zatrudniliśmy się w roli barmanów. Pomagaliśmy barmanom ogarniać ten cały bałagan tam w dyskotece i to były bardzo ciężko zarobione pieniądze, ale bardzo trudno mi się te pieniądze wydawało, także troszkę się nauczyłem. Mhm. Czy jednak lepiej było zarabiać tutaj na boisku zdecydowanie? A, zdecydowanie. No, wiadomo, młody człowiek dostaje troszeczkę więcej pieniędzy niż miał w domu, to siłą rzeczy cieszy się z tego życia. Jeden bardziej rozsądnie, drugi mniej. Ja tego rozsądku się uczyłem troszeczkę dłużej, ale jak przyszło mi naprawdę ciężko pracować na te pieniądze, to zupełnie inaczej się je, że tak powiem, określało i zupełnie inaczej się je wydawało. Pan mówi o sobie król pierwszego tygodnia. Pan wydawał na gadżety, czy jednak na imprezy? O, wszystko. Na co chciałem, tak? Na co chciałem, co mi się podobało, na co miałem ochotę i za bardzo nie zwracam uwagi, że jeszcze zostały 3 tygodnie, na przykład do końca miesiąca. Domyślam się, że najlepszym miesiącem był luty, bo nieco krótszy. A, różnie. No nie było zasady. Najgorsze miesiące były letnie miesiące, bo wtedy jest najwięcej wydatków. Przerwa. Najwięcej wydatków. Dokładnie. Panie trenerze, zapytam na koniec, czy brązowy medal za ostatnie trzecie miejsce w lidze i tutaj nagroda za to, że został pan wybrany przez kolegów, fachowców, trenerów, najlepszym szkoleniowcem ligi, też jest u teściowej, czy jednak już pan jakąś gablotę stworzył, bo przeczytałem, że te wszystkie nagrody to chyba u teściowej, że pan nie wie, gdzie to jest, jak to możliwe? Z tymi moimi nagrodami to jest tak, ja nie przywiązuję do tego wagi, tak? Dostaję medal. Dla mnie medal jest tylko symbolem ciężkiej pracy, którą wykonałem, żeby go osiągnąć, tak? Ta sama sytuacja jest ze statuetkami, innymi rzeczami i powiem tak, że rzadko się zdarza, żebym czegoś nie zepsuł. Albo medal zgubię, albo mi się odepnie kółeczko od tej, od wstążki, gdzieś mi się tam wala po podłodze, ktoś mi tam przypadkowo odda. W przypadku statuetki, którą dostałem za najlepszego trenera z ubiegłego sezonu, ona się składało z takich 3 skrzydeł. To chyba był jakiś bubel, jakaś wadliwa konstrukcja, bo ja go tylko wziąłem do ręki i jedno skrzydło się łamało. Także chyba nie jest to moja ostatnia nagroda, bo tradycja, że tak powiem, niszczenia albo gubienia trofeum jest dalej aktualna. Oby to była słuszna teoria. Ta moja ostatnia nagroda jest w szatni u nas w klubie i tutaj już zostanie na zawsze. Będzie pod okiem zawodników i działaczy. Trener Marcin Lijewski był gościem naszego podcastu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.